Długi weekend majowy z remontami torów tramwajowych, a już jutro będzie oddana do użytku ulica Inowłocka. Nowe przejście przez tory. Pozostaw samochód na weekend F plus R. Nowa nawierzchnia na rondzie Tybetu. Czy zmiany na budowie tramwaju do Wilanowa? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym w poniedziałek, 29 kwietnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Cięząż, i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli mojego autorskiego przeglądu subiektywnego najciekawszych newsów z tygodnia z Warszawy, głównie oczywiście komunikacyjnych. I trochę szybciej, ale jednak po weekendzie zapraszam Was na kolejne wydanie od awarii winda Sachmetra. Zaczynamy. To prawda, nie działa winda na Ulrychowie, ale nie działa winda na stacji metra Natolin i Pole Mokotowskie. Czy to są windy, które będą bić rekord 11 lub 12 tygodni? Zobaczymy. Na razie dopiero pierwszy tydzień nie działają. Z kolei z innej informacji to trochę tych remontów dzisiaj będzie. A konkretnie remonty z okazji majówki. Jak majówka, to utrudnienia, bo i tak w sumie trochę mniej osób będzie w Warszawie. A przynajmniej będzie mniej osób jechać na tradycyjnej swojej trasie do szkoły, uczelni czy do pracy. Co ważne, rozpoczną się już jutro de facto, czyli od 30 kwietnia w godzinach wieczornych do 5 maja nad ranem będą realizowane prace na rondzie Tybetu, wolnego oczywiście Tybetu, co ważne, no i pomijając to, też na Kasprzaka, również na Ordona, czy nawet na części właśnie Alei Prymasa Tysiąclecia. Dużo tych elementów będzie tutaj realizowane, jak widzicie, wszystko co na czerwono to jest zamknięte, 105 w ogóle nie dojedzie tutaj, nie będzie jej na Kasprzaka. Na Kasprzaka będą jeździć tylko i wyłącznie tramwaje, więc mogą być całkiem ładnie zapełnione. Co ważne, będą jeździć autobusy linii 105 tylko do cmentarza włoskiego i innych objazdów będzie dosyć dużo. Więc to akurat faktycznie trzeba przyznać, że objazdami będą naprawdę całkiem pokaźne. Zresztą za chwilę Wam pokażę mapkę, jak będzie wyglądać ta organizacja ruchu. Z innych ciekawostek, w ostatni weekend, czyli wczoraj i przedwczoraj, był remont, jeżeli chodzi o, nie rozjazd, tylko po prostu tory tramwajowe na rondzie 40-latka. Później w kolejny weekend najprawdopodobniej są planowane prace, jeżeli chodzi o nie tory, znaczy również o tory tramwajowe, ale jeżeli chodzi również o przejazdy przez tory tramwajowe, bo w ten weekend nie było utrudnień dla samochodów czy też autobusów. No i wtedy tam w ten weekend jeździło dosyć dużo tramwajów zastępczych, nie jeździły tam w ogóle przez centrum, ale nie będę o tym mówić, bo to już faktycznie jest czas przeszły. Z kolei przyszły, a właściwie już aktualny, czyli od soboty 27 kwietnia do 10 maja, będą realizowane prace właśnie, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe nowe na kole, te docelowe, te właśnie obok torów tramwajowych, bez konieczności przechodzenia przez jezdnię. I dlatego też w ostatni weekend nie jeździły tramwaje, teraz już jeżdżą i wtedy faktycznie było trochę to bardziej upłynne, bo w związku z tym, że trzeba było zbić krawężniki obok torów tramwajowych, ale to nie zmienia faktu, że i tak niech tutaj autobusy po prostu muszą jeździć objazdami, w związku z tym, że ten odcinek obozowy jest zamknięty na trochę dłuższy moment niż faktycznie sam odcinek tych prac tramwajowych, jeżeli chodzi o wyłączenie z ruchu, więc to też jest jedno z kolejnych utrudnień. Z kolei nie utrudnienie, a polepszenie sytuacji to jest oczywiście oddanie do użytku skrzyżowania ulicy Annopolino-Inowłockiej z wjazdem w ulicę Inowłocką, ale tylko łącznie w jednym kierunku, czyli w kierunku zachodnim. W kierunku zachodnim aktualnie jest połączenie właśnie ulicy Inowłockiej, od ulicy Annopol przez ulicę Inowłocką do Marywińskiej można dojechać, w drugą stronę oczywiście również, i w związku z tym tymczasowa organizacja ruchu będzie zlikwidowana. Taka organizacja ruchu, a konkretnie takie oddanie do użytku tejże ulicy ma być nastąpić mniej więcej w południe 30 kwietnia, w skrócie jutro, a film z tramwaju do Wilanowa z zajezdni Annopol pojawi się albo dziś, albo jutro. Z kolejnych informacji to mamy taką tutaj ciekawostkę, a mianowicie, proszę bardzo, w maju nowe przejście w Warszawie, tutaj na Czelnikowskiej. No i tutaj co ważne jest to, że będzie przejście dla pieszych, ale czy ono było aż tak niezbędne? Coś inaczej, prace są bardziej zaawansowane niż wytyczenie nowego przejścia dla pieszych, bo tak, po pierwsze na tym skrzyżowaniu będą teraz właśnie od 27 kwietnia do 8 maja będą realizowane prace przy budowie nowych rogatek,
czy całego systemu nowego sterowania ruchem. W związku z tym też pociągi jeżdżą tutaj dosyć dużo, dużo rzadziej. Cały system będzie wymieniony na nowy, elektroniczny, a m.in. rozjazdy będą miały teraz elektryczny system ogrzewania. Nie do końca jestem przekonany, czemu cały czas tego nie miały, ale dobrze, że to będą miały, bo w ten sposób po prostu zimą rozjazdy mogą być podgrzewane na prąd, a nie na węgiel, jak to jeszcze w niektórych miejscach najwyraźniej miało miejsce, ewentualnie ręcznie. Lub specjalnymi maszynami. Natomiast co ważne, to faktycznie tak to będzie wyglądać. W kolejnym etapie będzie zamknięty, znaczy będzie realizowany właśnie przejazd ulicy Kosmowskiej i tam będą właśnie zmieniane również sygnalizacje świetne i będzie montowany monitoring. Jeżeli nie wiecie, co chodzi, to chodzi o ten przejazd kolejowy w tym miejscu aktualnie, tu gdzie jest kładka, będzie teraz przejście też również dla pieszych, ale nie będzie przejścia przez drogę miejską, więc de facto te przejście będzie trochę, no dobra, no do, tutaj McDonald's jest obok, no to można dojść do Maca, czy tak to powiem. Ale pomijając ten aspekt, no to aż takich większych według mnie tutaj rewolucji w związku z tym nowym przejściem legalnym dla pieszych nie będzie. W związku z tym, że i tak ten chodnik jest rozwalony, gdyby tu pojawiła się droga rowerowa, no to wtedy może trochę więcej tych bajerów byłoby. Z kolei w kolejnym tym etapie będzie realizowany ten fragment właśnie Kosmowskiej. No i co ważne, jeszcze z kolejnych innych prac, no to oczywiście cała wymiana tych wszystkich urządzeń sterowania ruchem na nowe będzie trwał do 2025 roku, więc jeszcze sobie chwilę poczekam, aż się wszystko zakończy, konkretnie do końca 2025 roku. Więc te prace, których wartość łącznie to jest ponad 18 milionów złotych netto, będą realizowane w najbliższym jeszcze czasie. Tymczasem warszawski transport publiczny pokazuje nam warszawskie linie turystyczne. I tak, co ja mogę powiedzieć? Nie byłem na tej konferencji, bo wtedy pracowałem akurat w ten piątek, natomiast co ważne, popłynęli sobie prawem, powiedzieli, że będzie tak samo jak rok temu, tak w dużym skrócie. Czyli co będzie? Co zostało zaprezentowane? Będzie tramwaj linii T w wakacje, będą autobusy linii 100 i teraz przez całą majówkę są. Będą tramwaje linii 36 i one już rozpoczynają jeżdżenie. Setka też będzie jeździć już mniej więcej tak w miarę od teraz. Tramwaje linii T tylko wakacje. Będzie też linia autobusowa 51, która będzie dojeżdżać do właśnie wąskotorowej kolejki Grójeckiej, czyli też teraz Piaseczyńskiej. I będą też oczywiście wszystkie promy, w sensie trzy promy. No i ten Turkawkę, w sensie Dudek, chyba w nowej edycji też ma się pojawić. Ale czy będzie tego, to nie powiem w tym momencie. I będzie też statek do Serocka, którym z Żerania, nie z Wisły, tak jak jeszcze to kiedyś, będzie można dopłynąć do Serocka. Więc w dużym skrócie nic nowego. Znaczy dobrze, że jest oczywiście WLT, bo to jest bardzo dobre, tym bardziej, że promy są za darmo, więc wiecie. I bardzo lubię pływać tymi promami. Natomiast nie będę ukrywać, że jakby jakichś nowości brakuje, bo nawet tramwaj linii T, to znaczy nie będzie wielka tajemnica, jak teraz już powiem, że będzie dokładnie tą samą trasą. Dokładnie to samo kopiuj w klej, jak to było rok temu. Oczywiście wiadomo, że jakieś utrudnienia, remonty, jakieś inne bariery będą stosować to, że trasa ta linii będzie trochę się zmieniać. Ja w tym roku też będę oczywiście jeździć na niej. Ale to nie zmienia faktu, że liczyłbym na jakieś większe bariery. Nawet jeżeli chodzi o trasy, czy chociażby o to, żeby ten prom tam już faktycznie na Białękę pływał normalnie w ramach WTP za darmo, a nie w ramach budżetu obywatelskiego, co aktualnie ma swoją, co aktualnie właśnie w ten sposób miejsce. No ale dobra, wracając do innych remontów, czyli oczywiście nowa nawierzchnia na lądzie Tybetu, czyli właśnie pracy na lądzie Tybetu 1-4 maja. No i tak, wiadomo, że te odcinki będą zamknięte i wtedy wszystkie autobusy, które jadą prima stacja Szczecia, jadą wiaduktami górą, bez zatrzymywania się na wszystkich przystankach, jeżeli chodzi o przystanki autobusowe PKP Wola Kasprzaka czy PKP Wola Wolska. A pomijając to, zmieniają się trasy również dla innych linii autobusowych. 105 dojdzie tylko wyłącznie do cmentarza Wolskiego. Linia, czekajcie, która to jest, tutaj jedna w tym miejscu, 167 będzie jechać też zupełnie inaczej, w związku z tymi pracami, jeżeli chodzi o te objazdy. No i jeszcze na pewno coś jeszcze tutaj zmienię. Będzie linia autobusowa... A, nie będą jeździły też nawet autobusy linii Z5, no to jeszcze lepiej. Czyli aktualnie oddalane całkowicie bez komunikacji miejskiej, jeżeli chodzi o autobusy. Wow. Dobra, wracając do meritum. Dodatkowe kursy będą 197. 197 będzie jeździć inaczej, 136, 167, 178, 184,
186, 523, N43 będą jeździć inaczej niż normalnie i to chodzi i o skład jazdy i o swoje trasy w niektórych aspektach, więc spodziewajcie się dosyć dużych utrudnień już od początku maja. W skrócie majówka bez centrum, bez tej części woli. Z innych informacji to właśnie to, co się działo na rondzie 40-latka. Tylko pokażę, jak to wyglądało, bo to coś było ciekawe. Trzy linie zastępcze tramwaje były wytyczone wtedy przez ostatni weekend. Było I77, I79 i 77. Te wszystkie linie tramwaje jeździły dość ciekawe. 77 i 79 to są moje dwa ulubione tramwaje, bo 79 jechało na trasie Gocławek, Ratuszowa ZOO, ale przez ząb do Waszyngtona. Z kolei 77 jechało na jeszcze prestiżowej bardziej trasie, czyli jechało właśnie pomiędzy Gocławkiem a Kamyczyńska Bazylika, ale przez ząb do Waszyngtona. I don't get me wrong, faktycznie ten odcinek jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o obsługę tramwajową, ale trasy tramwajów naprawdę były dosyć ciekawe. No i też jeździła specjalna linia tramwajowa 71, która jeździła właśnie z Czynszowej dalej w kierunku, i przypamiętam, co najmniej tam pewnie okolice Banacha, czy nawet dalej, no w skrócie w rejony właśnie tamte. Więc faktycznie dosyć duże bajery były realizowane w ramach tych różnych atrakcji i dobrze, że ta sytuacja stała się już faktycznie zakończyła, jeżeli chodzi... dalej krakowskie jeździło 71. Natomiast jeszcze oczywiście na tym o zamkniętym odcinku jeździły autobusy linii Z9. Te prace mogą ponownie w tym miejscu być takie utrudnione, w związku z tym, że te prace, które tu były realizowane teraz, jeszcze się wszystkie nie zakończyły, jeszcze trzeba zrobić przejazdy przez... tam, gdzie są przejazdy przez... jezdnie i przez tory tramwajowe te skrzyżowania nie zostały jeszcze zrealizowane i te prace pewnie będą wymagać podobnych, jak nie większych utrudnień. Co ważne, w ramach tej inwestycji, w ramach tych prac tramwaje dojeżdżały tylko do pętli plac Starynkiewicza i to aż dwie linie tam kończyły swoją trasę. Z innych ciekawych informacji to jest P+R, które jest teraz czynne cały weekend. Już teraz, od 28 kwietnia można na spokojnie na weekend zostawić swoje pojazdy na parkingach P+R. Oczywiście, jeżeli mamy kartę miejską, bądź inny bilet dłuższy niż dobowy. Więc faktycznie to jest dobra informacja, też zniknęły ekokarty, teraz są jakaś specjalna aplikacja i w ten sposób opłaca się ładowanie samochodów elektrycznych na właśnie P+R-ach. Więc według mnie to dobra zmiana faktycznie, żeby w ten sposób pójść do przodu i zmienić ten system, jeżeli chodzi o to, w takich godzinach można realizować. W godzinach, normalnie oczywiście, w godzinach 2.31, 4.29 na parkingach obowiązuje zakaz postoju pojazdów, ale nowy regulamin wprowadza wyjątek. Otóż samochody będzie można pozostawić przez cały weekend, także w nocy, a dokładnie od soboty od godziny 2.31 do poniedziałku do godziny 4.29. To znakomita propozycja, bla bla bla. Będę mu chodziło o to, żeby po prostu dojechać swoim samochodem do WTP, do P+R, a później korzystać z komunikacji miejskiej. I to jest bardzo dobry pomysł, żeby faktycznie z tego w ten sposób korzystać, no bo co by tu dużo nie mówić, to jest na pewno dobry pomysł, jeżeli chodzi o oszczędności i też po prostu to, żeby centrum nie było aż tak mocno zakrokowane i że nie trzeba szukać miejsc parkingowych, bo parkowanie właściwie dla osób z kartą miejską jest bezpłatne, no w cenie biletów. Z innych informacji to w majówkę jeszcze jakieś inne utrudnienia będą, jeżeli chodzi o zmiany organizacji ruchu, jeżeli chodzi o komunikację miejską, gdyż iż aż będzie, nie będzie jeździć 1 i 3 maja w 126, 735 będzie mieć inną trasę, 193 i 263 będzie miało specjalny doskok jazdy, natomiast w nocy od 30 kwietnia do 1 maja do 4-5 maja będą specjalne kursy nocne M1 i M2, co jest na duży plus. Więc taka ciekawostka. Ale już przechodząc do innych ciekawostek ważniejszych, to jest oczywiście, co się będzie działo we wtorek, bo wiadomo, że w środę i w piątek, czyli 1 i 3 maja, no to jest komunikacja zgodnie z rozkładem jazdy świątecznym. Natomiast we wtorek mamy rozkład jazdy sobotni, ale niekoniecznie, bo będą specjalne rozkłady jazdy dla linii tramwajowych 2, 120, 136, 138, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 197, 500, 502, 503, 509, 520, 527, 523, 525, 527, 709, 710, 719, 724, 739, 742 i 743, a także metro będzie jeździć ze zwiększoną częstotliwością. Więc takie są faktycznie zmiany. Tymczasem 31 będzie jeździć według rozkładu dnia powszedniego, z ciekawostek. I jeszcze są inne zmiany, gdyż w godzinach szczytu będą uruchomione linie 317, 331, 341 i 402.
Natomiast autobusy linii 401 będą kursowane na skróconej trasie do tylko i wyłącznie metro Służewiec. Tymczasem linie 131, 173, 199, 218, 235 i 724 będą miały większe pojazdy. Linia 409 w ogóle nie wyjedzie na Warszawę. Tymczasem przystanki dla tramwajów Połuczyńska Parking P+R będzie funkcjonować jako stały przystanek, bo on jest normalnie w dni świąteczne nieczynny i w soboty również, więc będzie dla linii 73 i 26. Co to za linia 73, wam nie powiem, bo nie wyczytałem informacji, gdzie to będzie jeździć, ale najwyraźniej mamy już zaplanowane jakieś kolejne utrudnienia na właśnie ten czas. W sensie jakby linia 73 nie istnieje aktualnie w WTP i nie mogę po prostu znaleźć informacji, co to może być za linia, bo ani tu 73 nie istnieje, ani w innych rozkładach jazdy, które są według zmian, więc to jest jakaś nowość. No i też są zmiany dla linii L13, L28 i L30, specjalne rozkłady jazdy, a pozostałe linie lokalne będą jeździć według rozkładu sobotniego. SKM-ka jeździ według normalnego rozkładu jazdy dnia poprzedniego, no bo kolej to kolej, zrządzi się swoimi własnymi prawami. Tymczasem, jeżeli chcielibyście mieć taki plakat jak ja, teraz mam tutaj nowy plakat w Gdańsk Główny, biorąc pod uwagę, że w sumie za 2-3 tygodnie jadę do Gdańska, będzie do Sopotu odpoczywać sobie na tydzień. No to faktycznie podpoczywać, robić inne rzeczy studenckie. Natomiast faktycznie mamy SKM-kę i mamy ładny dworzec i stację Gdańsk Główny. Mamy też tam z tyłu właśnie całą stację. Więc tak to się prezentuje. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, macie link w opisie, w karcie i w komentarzu. Najprawdopodobniej przypomnę, jeżeli nie zapomniałem, do właśnie tego plakatu Gdańsk Główny, który możecie kupić od partnera kanału, którym jest Koleo. Jak zawsze pozdrawiam partnera i w ten sposób mogę też trochę innych ciekawych filmów robić i też nie płacić za pociągi w całej Polsce z takich bajerów. Tymczasem lecimy dalej z innymi informacjami, a mianowicie pojawią się niebieskie tablice. Wskaż parking, gdzie jest darmowe miejsce? Nie darmowe, miejsce, gdzie jest. Płatne to co innego. Więc faktycznie 38 nowych tablic będzie zamontowanych o tego typu tablic, które nam pokazują, gdzie można pojechać, jak wjechać i ile jest miejsc parkingowych tam wolny. Na razie chodzi o parkingi miejskie, ale ten system może być też rozszerzony o parkingi takie niemiejskie, czyli partnerstwo publiczno-prywatne zrealizowane po prostu. Tak, według mnie to świetny pomysł i jestem całkowicie za tym, żeby faktycznie w ten sposób realizować tego typu prace i tego typu informacje właśnie w Warszawie. Aktualnie został ogłoszony przetarg na właśnie zamontowanie tego typu rzeczy i tu mamy system informacji pasażerskiej. Co to jest? Okej, to jest parking ZTM-u. Okej, czy możemy zobaczyć sobie te parkingi? Zobaczymy, co nam tutaj pokaże. Parkingi publiczne, parkingi prywatne, granice Warszawy. No, no to wiadomo, że to możemy wyłączyć, bo nas nie interesuje, gdzie się kończy Warszawa. Ale dobra, czekajcie. Zobaczymy sobie, czyli parkingi publiczne i parkingi publiczne ZDM-owe i jeszcze są parkingi prywatne. Okej, czyli fioletowe to są prywatne, no to wiadomo, że ich jest kilka. Mamy też te zielone, czyli właśnie publiczne, takie normalne. Mamy też oczywiście Pekin. Okej, i jeszcze są takie, te na przykład tutaj na stacji metra jest w tym miejscu zlokalizowany, co nie? Więc fajnie, że zrobili taką mapkę i można sobie to pooglądać mniej więcej i zobaczyć, gdzie są te parkingi. Bo to się wiadomo, że Wesoła i ta część Pragi w ogóle nie istnieje. Na przykład jest taki tutaj popluser, który to jest, nikt z niego nie korzysta. Ale no miło, że faktycznie zrobili taką mapkę i można zobaczyć, nie się one pojawiły. Chociaż tutaj przecież P+R-y są, tylko po prostu nie są w tym systemie informacji parkingowej jeszcze. Okej. Okay. Dobra, inne informacje to ostatnio ZDM sprawdził sobie, zrobił statystyki, przeanalizował i ładnie oprawił nam graficznie, ile osób korzysta z nowego placu 5 rogów i jak to wyglądało w stosunku do tego, jak było kiedyś. Wiadomo, że kiedyś było to wielkie jedno miejsce dla samochodów, teraz jest miejsce dla pieszych. I pokazywałam tą inwestycję, jak pokazywała. No i przez jeden tydzień przewinęło się przez plac 5 rogów 260 tysięcy osób, co nam daje w skali miesiąca ponad 1 000 000 odwiedzających. Faktycznie całkiem ładne wyniki. I tutaj sobie zetknijmy na takie szybkie przeglądy, faktycznie, które mnie najbardziej zainteresowały. To po pierwsze, ile osób faktycznie korzysta z danych kierunków? Wiadomo, że najwięcej osób idzie w kierunku Kmielnej, ale w kierunku Nowego Świata. No ale mamy na drugim miejscu 72 tysiące w kierunku Marszałkowskiej. Na kolejnym miejscu jest kierunek wychodzący, czyli w kierunku ulicy Alei Zoimskich przez ulicę Bracką. Następnie mamy ulicę Szpitalną w kierunku Placu Powstańców Warszawy 32 tysiące i następnie jest ulica Zgoda 23 tysiące. Ale bym powiedział, że i tak na każdym kierunku jest całkiem ładnie.
Mamy też statystyki, w jakich godzinach najwięcej osób korzystało. I ewidentnie możemy zobaczyć, że te godziny są całkowicie martwe dla ludzi w mieście. To jest mniej więcej godzina 4, 5, 6, o 5 to jest całkowicie minimum. 99 osób tam się zostało pokazanych w tych statystykach. No i faktycznie 5 w łącznej sumie pokazuje, że jest najmniej. Widać też, że w weekendy ludzie się tutaj przesiadują jeszcze po północy i nawet po pierwszej się tutaj pojawiają i też dużo później się pojawiają w godzinach. Natomiast ogólny szczyt jest mniej więcej całkiem podobny, czyli od 15 tak do mniej więcej 19. No oczywiście wiadomo, że w piątki i soboty ten szczyt jest trochę bardziej wydłużony. Nawet ciekawe, że ten niedziela nie jest aż tak bardzo wydłużona, tylko widać, że faktycznie dłużej śpimy, ale już i tak wcześniej kończymy dzień, bo wiadomo, że trzeba iść później do pracy. Z innych informacji to jest widać, jak faktycznie samochody korzystają z tej, że z tego placu, jeżeli chodzi o samochody właśnie, to jest tylko i wyłącznie 4%, jeżeli chodzi o ruch. Największy ruch jest na ulicy Zgodej, to jest ponad 4000 w jedną i w drugą stronę. Chmielna tutaj, bo faktycznie jest dojazd do różnych posesji i pojazdy, to jest mniej więcej, no tutaj łącznie w jedną i w drugą to jest 2500. Natomiast jeżeli chodzi o Szpitalną i Bracką, to mniej więcej te liczby są porównywalne, a tu wjazd w Chmielną faktycznie jest mały, no bo tam nie ma dokąd dojechać. Tutaj jeszcze do Atlantika w teorii można dojechać i są jeszcze jakieś miejsca parkingowe. Natomiast tutaj z kolei patrząc z tej perspektywy możemy zaobserwować, że te pojazdy i tak głównie jeździły, znaczy 27% aut jeździło w okresie godzin dostaw, czyli 6, 8 i 10, 12, kiedy faktycznie te pojazdy mogą się pojawiać. Szczególnie to widać w tym drugim szczycie. Jeszcze tutaj mamy też niby wzrost. O 41% więcej jest na Chmielnej i 81% jest więcej na ulicy Krótszej. Tutaj też przy okazji widać, że całą rozpiętością ulicy ludzie chodzą. Mamy też mapę Ciepną, gdzie najwięcej ludzi chodzi. I jest jeszcze interakcja z jajem, a mianowicie czy ktoś korzysta z jaja. Właściwie sprawdza, co to za jajo. I czekajcie, ja to sobie znajdę. To ja też tam oczywiście sprawdzałem, czy bezpieczne jest takie tam, ale to wiadomo, że to nie jest ważne. Ważne jest co innego. Jest jajo. W ciągu jednego tygodnia ponad 12 tysięcy osób zrobiło interakcję z jajem. Ja oczywiście też robiłem parę razy. Nie wiem, czy każdy raz, kiedy przychodzę obok jaja, ale szkoda, że już nie wibruje. Co się wydaje dźwięk, ale już nie wibruje. No, szkoda. Także faktycznie tak wygląda nowe centrum Warszawy, konkretnie Plac Pięciu Rogów. Takie statystyki nam tutaj przygotował, zostały przygotowane dla ZDM-u. Z innych informacji to są zmiany tramwajowe, o których prawie nikt nie mówi. Te zmiany, jeżeli chodzi o tą nową organizację ruchu, zostaną wprowadzone jutro, a właściwie dzisiaj i będą tak wyglądać do 8, więc będziemy sobie patrzeć do końca wakacji. I chodzi oczywiście o pracę, jeżeli chodzi o ulicę Beethovena. Aktualnie jest już przejezdna. Natomiast zamknięta będzie ulica Dzikowskiego i dlatego też z ulicy Beethovena będzie można skręcić w jednym i w drugim kierunku z Jana III Sobieskiego i z Jana III Sobieskiego będzie można skręcić też w jednym i drugim kierunku z jednej i z drugiej strony w Beethovena. To jest jakaś ciekawa rzecz, bo nigdy z Beethovena nie było wjazdu w kierunku Wilanowa w III Sobieskiego, ale no, faktycznie to jest dobra informacja. No i tutaj oczywiście pozostałe prace i uczynienia cały czas tak samo wyglądają. Więc taka to jest sytuacja. Innych sytuacji to jest jeszcze to, że zamknięta jest ulica Polna, również na Majówkę. Ta ulica jest całkowicie na samej, całej swojej długości zamknięta do 5 maja. Z innych informacji tutaj takie były lekkie informacje, że no, szef Flixbusa w Polsce stwierdził, że no Warszawa to nie ma żadnego dużego dworca autobusowego, który by ładnie wyglądał i w ogóle dobrze funkcjonował. No wiadomo, że Zachodnia to jest tragiczne. Znaczy inaczej, no jest duża, jest największa, najwięcej osób z tego korzystać, ale tak, perony się rozpadają, dachu to tam nie ma. Budynek to jest po prostu tragedia, jak się na niego patrzy i tak dalej. No więc to nie przystoi nic z tej stolicy, a jest jaki jest, to faktycznie trzeba przyznać, że jest na duży minus. Ale no cóż, w tym temacie nic zbytnio nie mogę zrobić i no, Polonus jest właścicielem dworca zachodniego, też zbytnio w tym temacie nic nie robi. W sensie chcą pozyskać fundusze, ale tak jakoś tak powolutku i tak raczej cisza w tym temacie, jeżeli chodzi o te prace. Natomiast wiadomo, że też są inne stacje autobusowe, jeżeli chodzi o dworce. Mamy też na przykład Młociny, ale tam jest jeden pełen, to jest mało. Jest Aleja Wilanowska, metro Wilanowska, ale tam też jest bardzo tego mało. Na Chopinie też jest mały mimo wszystko ten dworzec autobusowy. No i też jest na Dworcu Wschodnim, ale tam też ta sytuacja jest dosyć mała. No bo de facto nie mamy innego niż dworzec zachodni, dużego dworca z prawdziwego wrażenia, jeżeli chodzi o autobusy dalekobieżne. Jest planowany jeden, są dwa planowane, nowe.
Jeden w ramach węzła Warszawa Wschód, czyli budowy nowego parkingu obok właśnie Warszawy Wschodniej. Przez ZTM jest planowany pełnoprawny, dużą nową pętlę przy P+R i tak dalej. Tam właśnie też były autobusy lekobieżne. I drugi, według mnie bardziej obiecujący i ważniejszy do zrealizowania. W sensie Warszawa Wschód też jest ważna, bo tam na przykład parking by się przydał. Ale z drugiej strony mamy też bardzo ważne, a mianowicie Warszawa Zachód, czyli metro Karolin. Tam jest planowany duży P+R właśnie z węzłem dla autobusów dalekobieżnych, które na dole by sobie na spokojnie się zadomowiły, a na górze byłyby miejsca do parkowania samochodów. Według mnie pomysł i koncepcja wspaniała. Szkoda tylko łącznie, że na koncepcji się zamknęło i aktualnie ZTM nawet zbytnio nie szuka funduszy na realizację tej inwestycji. No i na koniec informacja, jak tam S19, tutaj powstaje, ten tunel Babica, to nie? Tak aktualnie wyglądają drogi kręte, żeby dojechać, bo wiecie, może i faktycznie później samochodem będziemy jechać prosto, jak w twarz strzelił, omijając całkowicie wszystkie górki i tak dalej, ale jakoś to trzeba wybudować. I żeby wykonawca to zrobił, to trzeba nawet pokonywać 120 metrów wysokości, właśnie takimi śladami, później do dołu, więc wszystkie pojazdy tam jeżdżą, też nie są załadowane na 100%. Gruszki z betonem na przykład jadą tylko na 80% maksymalnie załadowane, żeby na spokojnie się wdrapać pod tego typu miejsca, bo właśnie tam spadki dróg nawet mają 15%, więc dosyć duży jest ten element, jeżeli chodzi o to zaawansowanie. Mało tego, tamte będą też dosyć dużo tych wiaduktów będzie, bo 30% tej nowej trasy to właśnie na wiaduktach i z ciekawostek to pale właśnie do samych tych wiaduktów będą o średnicy 1,5 metra i będą głębokie nawet na 42,5 metra. To są najgłębsze pale wykorzystywane, to jest najgłębiej właśnie będą te pale wbijane w całej Polsce i to jest zbytnio niespotykane, jeżeli chodzi właśnie o te głębokości. Więc całkiem ciekawe bajery. Tu wam jeszcze pokażę zdjęcie, jeżeli chodzi o pozostałe prace. Nawet tak przez chwilę pomyślałem, a może by coś ponagrywać z tej inwestycji, ale powiem wam, że to chodzi daleko i dosyć duży zakres tej inwestycji. Gdyby tam jakiś był dobry całkiem niezły dojazd z pociągiem i ta inwestycja by miała tam, nie wiem, jakiś zasięg około 30-40 km, to może, ale no nie wiem. Tak tylko rzucam słowa na wiatr. Chcielibyście oglądać na kanale Wiznosz taką budowę, stronę, cały odcinek? Nie wiem tylko może, czy to jest jakkolwiek do objechania aktualnie w sumie, ale może to brzmi jak plan. Dobra, z innych informacji to było na teraz filmu. Mam nadzieję, że taki film się Wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Już zrobiło tak ponad 15 920 osób, za co oczywiście Wam bardzo serdecznie dziękuję. Kolejne mniejsza z tym powinno się pojawić w kolejny weekend. Majówkowy cały czas mimo wszystko. W najbliższych dniach będzie dosyć dużo, więc majówka z kanału Wiznosz będzie dosyć dopakowana, bo teraz prawie wszystkie już nagrałem filmy, już to będę jeszcze dogrywać po części, jutro po części jeszcze dzisiaj będę coś nagrywać. No i tak, z dzisiaj nie wiem, jeśli mi się jeszcze uda zdążyć film, będzie z zajezdni tramwajowej Anonopol, będzie na pewno jeszcze film z Zapraszamy do metra Karolin jutro z Warszawy Zachodniej, jeżeli chodzi o torowisko zachodnie. Będzie też jeszcze jakiś jeden film, na pewno rano się pojawi. No i oczywiście pozostałe 3 bądź nawet 4 filmy z Olsztyna chcę, żeby się pojawiły w jednej z pierwszych kolejności, bo wiem, że na nie czekacie. Mało tego, cały czas czeka już na zmontowanie, bo już jest nagrana Tasa Łazienkowska po stronie praskiej. Tunel w Teresinie, który dzisiaj nagrywałem. Metro, jeżeli chodzi o stację techniczną postojową. Wszystkie przeloty Warszawa Zachodnia czy Zapraszamy do metra. Jeszcze też jest ulica Suwa, która powstaje na Mordorze i też ją nagrałem. Ulica Nowoczółchowska też jest nagrana i też czego czeka na zmontowanie i parę jeszcze informacji od dewelopera, który realizuje tam inwestycje. I chyba to tyle, bo tramwaj na Karolina mogliście ostatnio zobaczyć. Więc co ja mogę powiedzieć? Dużo będzie się działo w majówkę, a rzecz jasna jeszcze wpadnę na to zamknięcie Prymasa Tysiąclecia i tego całego ronda Tybetu w ramach budowy tramwaju na Kasprzaka, bo tej inwestycji cały czas jeszcze nie zakończyłem, bo wiem doskonale, że na Wolskiej jeszcze wszystkie prace się nie zakończyły, wbrew temu, co prawie wszyscy mówią. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i spodziewajcie się filmów o różnych godzinach w aktualną noc, że tak to powiem. Do zobaczenia!
A, no i jeżeli ktoś z Was zauważył, to tak, dzisiaj inaczej dźwięk nagrywałem, tu normalnie mam dyktafon swój, dzisiaj wyjątkowo ten cały odcinek nagrałem na nowych mikroportach, które kupiłem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej jakości dźwięku. Ja sam nie słyszałem swojego dźwięku jeszcze z nich, jak mam podpięte, więc dajcie znać, tylko że wiem, że nie jestem przy sterze, ale jestem ciekawy w sumie, jak było mnie słuchać i co sądzicie o takiej nowej metodzie nagrywania dźwięku. Też wszystkie najnowsze filmy, które będziecie oglądać na kanale, są nagrywane właśnie nimi. Po prostu możecie zacząć jeszcze na początku filmu, mam trochę inny mikrofon. Ale dobra, dosyć aspektów technicznych. Dajcie znać, co sądzicie, co słyszeliście i niedługo może jakiś większy teścik w tym temacie zrobimy i pamiętam, planuję może w majówkę zrobić parę, bo nie w jednym, ale parę filmów o różnych właśnie moich sprzętach, które wykorzystuję do nagrywania tych wszystkich filmów, bo jest ich co niemiara, ostatnio podliczyłem je do tysięcy, wszystko kosztuje, mnie głowa zaczęła boleć, ale przynajmniej wiem, że prawie wszystko już mam kupione, co jest niezbędne do nagrywania dalej w dobrym standardzie filmów, jak na przykład ostatnio film z Warszawy Zachodniej, na dole był nagrywany wyjątkowo nie moim aparatem jak zazwyczaj, tylko w formie testu nagrałem go z nowym gimbalem i z moim nowym telefonem, więc chyba całkiem ładnie się przyjęło z tego, co widziałem po komentarzach. Dobra, kończymy. Cześć!